Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. Okej, już ktoś mi musi wysłać SMS-y. Jak zawsze. Wychodzimy z domu. Nie wiem, ustawię sobie jakoś tak mikrofon, żebyście mnie mogli w miarę dobrze słyszeć. A już Roman. Serio? Nie. Sorry, cousin, I have no time for shows. Okay, man. We shall do something another time. Dobra, bać go. Mam w dupie kuzyna. Chciałem już enter naciskać, ale to jest GTA 4. Dobra, no i gdzie mamy najbliżej? To jest właśnie pytanie moje. RBGMDM. O kurde, to wiecie co? Najbliżej mamy do Jerry'ego. Tak, Jerry. Ale może równie dobrze bym też mógł pojechać do tego. Do R, do Ray'a. Czy jak mu tam. A to już nie jest z rodziny McCrary'ego. Może sobie teraz pojedziemy do tego RB. Się przejedziemy. Będą przynajmniej jakieś inne misje. Ostatnio to było hardkorowo z napadem na bank. A słuchajcie, słuchajcie. Zanim pojedziemy na misję, to ja bym sobie kupił trochę amunicji do broni. Bo mam tyle hajsu, że wydać to trzeba. Definitywnie, obowiązkowo, ultra zajebiście trzeba to wydać. Bo kasy jest naprawdę mnóstwo. Chyba prawie 3000 mam dolarów. To wydać to teraz trzeba. I to nieziemsko. Więc o, mamy tutaj jakiś sklep z bronią najbliższy. No już musiałem coś walnąć. Normalka, jak to u mnie. Dobra, mamy skład z bronią. No kurczę. Nieogarnięte, nie? Okej. Wysiadka. Idziemy sobie kupić tyle broni, że normalnie kasa nam się rozpuści. Pałka. O, naboje do pistola. Kupujemy tyle, ile jest. Hajsu mamy potąd. Więc musi być Mordor. No, kto mi tu dzwoni? Rzutki. Nie. Sorry, Pecky. I can't throw darts with you right now. Okay, Nico, I ain't gonna get offended. Call me when you're free. Nie mam czasu na takie. O, dalej, możemy ammo kupować. Już. O, w mordę. O. Aha, już więcej nie mogę ammo. A nie, mogę jednak, a dobra. To wydajemy hajs. Dobra, spieprzajcie. Teraz mam tyle hajsu, że wszystko mogę kupić. O, kamizeleczkę. Proszę. Rakiet nic jeszcze nie mogę, bo to jest model pokazowy. Do karabinku kupujemy ammosa. Aha, to jest już maksymalnie 600. Model pokazowy. Czekaj. Aha, tylko można się jej przyjrzeć, to nie. Spadajcie. Przyjrzeć się tylko jej można. Spoko. No i jeszcze tutaj ammo. To już jesteśmy tak uzbrojeni, że spokojnie damy radę z każdym przeciwnikiem. Ja bym sobie jeszcze tylko zmienił strój. Chociaż nie wiem, czy się opłaca. Ale nie, dobra. Ja bym już jechał na misję. Więc teraz jedziemy już. Bez gadania nawet. Tylko jedziemy. No i proszę, możemy już zacząć misję. A, ale żem walnął.
ale się zatrzymałem. Długa droga w dół. O, ciekawe co to ma znaczyć, ta misja. No, Ray, właśnie, Ray. Ale się ścięło na chwilę. Yo! Bastard friend of yours says you're okay. Good. That you're reliable. Yep. But can I trust you? Hmm? Why go through all this? Why stick your neck out? Why do all this work? Because I need the money. And because I can't do anything else. And because I'm good at it. Sure. And because I'm trying to find someone. Okay, maybe we can help. See how we do. Yeah. So anyways, I got this friend. Kogo? My friend ain't my friend though. Because he ain't getting me the figures. Okay. Czyli zabić go. This guy does not respect the waste management business. He's over a project on Galveston near you. Name is Teddy Benavides. Teddy Benavides. Czyli mamy go zabić. And you'll pay. 5 patyków. Uuu, podwójnie. Aha. Czyli ryzyko jest duże, ale jednocześnie można dużo zarobić. Okej. Okay. Daj się na blokowisko w Galveston. Dobra, jedziemy. Mam snajperę, to go zdejmę. Na shota. No, Ray mi wysłał wiadomość. Może ci się przejdzie. Poszukaj tego gościa. To Alonso, jeden z goryli Benavideza. Dobrze, żeby perswadować, wszystko ci wyśpiewa ciało. Hokeista. Dobra. Spoko. Jeżeli go znajdę, rzecz jasna, to go zabiję. Dobra, jedziemy według GPS-a, żeby nie zabłądzić zbytnio. Dobra, już prawie na miejscu. Coś tak przeczuwam. Ale wiecie, trzeba być czujny i trzeba obserwować otoczenie, w którym jesteśmy, żeby nie nawalić. O kurde, ale żem walnął, ale przynajmniej nie padłem ofiarą. Ups, przepraszam, nie chciałem, ale cóż, tak mi się wymsknęło. No w ogóle gdzieś są tutaj sklepy samochodowe, bo ja bym sobie jakąś furkę kupił. Mam teraz tyle kasy, tak jak mówię, że wszystko mogę kupić. Dla mnie teraz wszystko ma niską cenę. Żeby normalnie chcę, żeby było więcej takich misji po 250 tysięcy dolarów, bo to jest naprawdę opłacalna, ale ryzykowna misja życia przede wszystkim. Kurde, ale zapieprzam szybko. Nie! Wow. Jeszcze daleko. O, dobra. Ja bym już zwolnił. O, to już tutaj. Dobra. Na miejscu. Czekaj, to był... Wiadomości, Ray. Zaraz zobaczymy. Aparat, dobra, no więc który to może być? Czekaj, powinienem się nieco zbliżyć bardziej. Zobaczyć jeszcze raz to zdjęcie wiadomości, Ray. Aha, to, czyli to nie jest ten. Trzeba szukać. Jak coś to kałasza mam tu w ręku. Więc jeżeli zacznie mi coś tutaj robić złego, to ja go tu za... O, to jest ten typo. O, proszę. Teddy's?
shit, man. He's up on the top floor, apartment 151K. You have to walk the last few floors. Elevator don't go up there. They're fixing it up. Dobra. Kolega się już zestraszył, zasikał się już ze strachu, a my możemy iść do budynku. Aha, o w mordę, ile pięter. Wy chyba se jaja robicie, że ja mam kurde jeszcze tyle schodami. Dobra, do 20 piętra. Dobra, wzywamy windę. Czekamy. Luksusowa winda normalnie. T-Dog, someone's coming up. Don't know how, but he knows where your apartment is. O cholera. No to wtopa. Musiał nas okłamać. Wy gnidy zasrane. Macie tu skałacha. O. Nie ma. Nie ma takiego bicia. Nie ma takiego mordobicia. Dobra. Trzeba być brutalny. No gdzie ten frajer? Czemu ja tak obrywam? Takie jest moje pytanie. Czyli tu musi być mnóstwo tych gnid. Ale no, pewnie co chwilę tu przychodzą. No i dobra, chcę tam wejść, nie mogę. Chcę zejść po schodach, też nie mogę. To co ja mam robić? Na litość boską. Żeby go w końcu zrujnować. Tu też nie. Bo jakby się dało, to bym się już tam dostał. To już naprawdę oszalałem. A może tu? Nie ma. Nie ma. Przeładowanie. O ty pindo. O tak. Trzeba uważać. A, w nogę trafiłem. Dobra. Słabiutko. Słabiutko. O fuck. Czekaj, może gdzieś tu znę te jakieś medykamenty. Co? O fuck! Aaa, jaki headshot. To było już na farta. Ale kolejna ryzykowna misja, widzę, się szykuje. Więc tutaj już nie ma żartów nawet. Tutaj trzeba już naprawdę ostro uważać, żeby naprawdę nie oberwało ci się. O, tu są medykamenty. Mhm, myślałem. No ja, jak coś, to się zaraz wrócę po tę apteczkę. A tutaj coś jest? Innego? Nie. Tutaj pustki. Jak coś, to muszę sobie zapamiętać, że tam są medykamenty. Bo wiecie, się chcę wrócić i się wyleczyć. Tu też są medykamenty, to już mam aż dwa razy leczenie. A tam teraz trzeba iść. Tu pewnie też wrogowie są. Ale nie jestem tego pewny, dlatego wiecie. Niech mnie zmysły nie zwodzą. Gdzie kur... Headshot był? No come on! Chodź tu.
Nie ma życia. O, jeszcze tu tak w pler strzelić ładnie. Nie ma. Nie ma takiej zabawy. Come on. Sprawdzę, może tu coś znajdę. Nie ma tu nic użytecznego dla moich oczu. Żarty sobie stroicie? Ja chcę tą muzykę zniszczyć. Czekaj, może strzelbą. Serio? Nie. Super. Dobra. O, może tu? Ja pierd... O, w mordę. Nie, 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 nie ma ucieczki. Co to sobie myślisz? Co to? Chciałoby się uciekać. Aha, Teddy ucieka na dach. No to mądrze, mądrze. Nie. Nie może mi teraz pieprzyć. Co wy sobie myślicie? Nie ma, nie ma życia u mnie. Ktoś zadrze ze mną, to oberwie, rzecz jasna. Teddy, chodź tu. Teddy, nie bój się. O tak. Oh yeah, bitch! Miłego spadania. O, ale dupnął. Ale kaska będzie, spokojnie. A, ten pewnie jeszcze musi. Ile? 8,5. To ładna sumka. Dobra. Ile minęło już? Ja bym jeszcze coś zrobił, powiem wam szczerze. Ted is dead. What are you talking about? Ted, who's he? Sorry to hear about your loss. I'll be in touch, Nicky. What? Czy on mnie teraz w konia zrobił, jeżeli mam się nie mylić? O, mój pojazd jeszcze jest. Gdzie jeszcze bym mógł w stanie pojechać? No nie wiem, czy do DM-a bym pojechał tak od razu. Ale no mogę spróbować. Będzie przynajmniej dłuższy odcinek. Nie, ale to akurat było w miarę łatwe. Takie na średnim poziomie. O! Do RB możemy jeszcze jechać. No to jedziemy. Co tam? Wykonamy sobie jeszcze jedną misję. Jeżeli dobrze zajedziemy. Rzecz jasna. O! O kurde, pojazd mi się lekko dymi, więc muszę uważać. Ja jak mi się rozdymi, to zawsze znajdę nowy, ukradnę, heh. Jak to Niko i pojazdy. Dobra. Jak coś, to ja tam nie gustuję w pojazdy, więc wiecie, ja mam to już głęboko gdzieś. Ja cię kręcę. Co ja robię do cholery? Aj, coś ty teraz Niko zrobił. Trzeba. No i teraz muszę glinie uciekać. Super. Ekstra. Dobra. Jesteśmy już poza polem widzenia. O, dobra. Prawie by mnie glina przyłapała. Ale jeszcze mam szczęście w ogóle. O, 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 jakaś misja poboczna. To sobie pojedziemy i zrobimy, zanim zakończymy odcinek. Dobra. O, widać, że nieźle się tutaj sprawuje. Yo. You too. So you stay. Yeah.
może. Pewnie. Aha. Aha, dobra. To idziemy. Ale idziemy, idziemy, czy jedziemy, bo wiesz. Tak. O, idziemy. Aha, czyli idziemy i jedziemy. Dobra, tylko wiecie co? Ja bym z tym zadymionym pojazdem nie jechał, więc muszę ukraść. Wypad, kobieto! A kobieto, kurde. Murzyna znałem, nazwałem kobietą, no rzeczywiście. Dobra, zabieramy Hossana. Czekaj. No wsiadaj, wsiadaj pan. Okej, dobra. Castle Drive, dobra. Coś mnie blokowało. Dobra, jedziemy. What are you up to, Nico? Listen, Dad. I make money how I can. It's hard for us without visas. People don't want to treat us good. Amount of times I've done a job and then got stiffed for my pay. Shit. I can't even count them. Yeah, the immigrants is the slave class in this country. Working for nothing, but the whole place would be shut down without them. I've been screwed over by a few employers as well. Yeah? Da. The fun you can have in this city is worth it. Dobra, jesteśmy. Okej. Idzie sobie Hossan. Myślałem, że gliny po niego przyjechały. Lol. Hey man, you got that money? I've been waiting a while. I forgot to ask. You got a visa? I ain't giving good American currency to an illegal. O w mordę. Synek! O kurde. Ta, dogonimy i zabijemy. Nie pozwolę. Dobra, teraz muszę zabrać wypłatę. O ile mnie gliny nie złapią. Bierzemy pojazd. No, te śmieci możemy wywalić. Teraz spieprzamy. Ten pojazd jest już ultra zajebisty. Więc tego muszę zachować. Szybko jeździ, to jeszcze jest niezły. No, kto mi opony przebił? Jakie chamstwo. Szkurde, nie, no nie. Aj. Can you drop me in the alleyway between Feldspar and Garnet? Tak, mogę. You're amazing. A fucking savior. This was one more wild trip in Liberty City. Made me think I should settle down though. Get that dog we talked about. Really? Yeah, I don't know. Here's some of my pay. Oh, dzięki. I'm not giving to the tax man. See you around, Nico. Thanks, man. You didn't have to do this, but thanks. No, fajna sobie misja. No, 500, tak skromnie, ale fajnie, kumpel. Dobra, zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się bardzo spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. Trzymajcie się, na razie.